Bardzo pani marszałek, panie i panowie posłowie, dziękuję za te wszystkie głosy, jeśli chodzi o wypowiedzi obraźliwe. Ja się nie będę na nich skupiał, ale one są bardzo instruktywne. Dlatego, że one pokazują działanie tej konwencji, ideologii, którą ta konwencja niesie. To jest dehumanizacja osób i rodzin przeciwstawiających się ideologii gender. To jest niszczenie debaty publicznej, to jest język pogardy i nienawiści. Ale tak jak mówiłem, nie będę dłużej się nad tym wątkiem zatrzymywał. Ja zwróciłem się do pana ministra Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka, żeby zorganizował okrągły stół antyprzemocowy. Dlatego, że powtórzę jeszcze raz. Inicjatorzy tej ustawy chcą, żeby do tej ustawy były wpisane wszystkie konieczne rozwiązania antyprzemocowe, które pokażą zaangażowanie Polski na rzecz ochrony osób słabszych i przeciwko przemocy na tle seksualnym, przemocy domowej i tak dalej, wszelkiej. Przemocy wobec męża, wobec żony. Przemocy tak zwanego partnera w związku nierodzinnym. Przemocy dzieci wobec rodziców, bo charakterystyczne, że na przykład o tym patologicznym zjawisku państwo w ogóle nie mówicie. Przemocy w klubach gejowskich, o których pisała Gazeta Wyborcza, co wywołała jakiś niepokój, że tak powiem, części organizacji sprawą zainteresowanych. Porozmawiajmy spokojnie, jak przed przemocą chronić i mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać nie po to, żeby się obrażać, ale po to, żeby o tym wszystkim rozmawiać. No, ten język pogardy, jaki słyszeliśmy, to jest niestety pogarda dla tysięcy wolontariuszy, którzy niestety... No, jedna z pań poseł pytała, czy Ministerstwo Sprawiedliwości pomagało w przygotowaniu tej ustawy. No niestety nie pomagało. Podobnie jak żadna partia polityczna nie pomagała w zbieraniu tych podpisów, mimo środków, którymi dysponują. One zostały zebrane w szczytowym momencie pandemii. I zechciejcie państwo zrozumieć, że chociaż, to zawsze tutaj powtarzałem, że chociaż ta Izba jest większa od wszystkich, którzy w niej zasiadają, to kłótnie w tej Izbie są znacznie mniejsze niż Polska. W Polsce są ludzie, którzy od wielu lat oczekują, od 6 lat wypowiedzenia tej konwencji. I gdyby rzeczywiście to było takie proste, jak wiele osób mówiło, że władze chcą ją wypowiedzieć, że tu ktoś kogoś przysłał, to niestety już dawno byłaby wypowiedziana. Mamy nadzieję, że zostanie to zrealizowane jak najszybciej. Mnie bardzo zainteresował ciekawy i ważny głos pani poseł Łoszko. Otóż pani poseł, ja zawsze byłem przeciwny sortowaniu Polaków i dzieleniu na sorty, ale chcę poinformować wszystkich państwa, którzy może zanurzeni w problematyce krajowej, mniej patrzycie na europejską, że debata wokół tej konwencji dzieli Europejczyków na lepszy sort Europejczyków i gorszy sort Europejczyków. Ten gorszy sort to jest Litwa, Łotwa, wszystkie państwa wyszehradzkie oprócz Polski, łącznie z Czechami rządzonymi przez rząd liberalny na przykład w tej chwili. To jest Bułgaria. Ten gorszy sort Polaków to jest demokracja konstytucyjna, która nie zasługuje na w Bułgarii szacunek. I naprawdę z tym musimy skończyć. Jeżeli mówimy o tym, że ta konwencja, do tego zachęcam władzę, powinna jak najszybciej zostać wypowiedziana, to po to, żeby walczyć z przemocą przy pomocy środków polityki karnej, wychowawczej i wszelkiej innej, a w Europie stworzyć warunki szacunku dla nas nawzajem. Dlatego, że w naszym kraju nie ma handlu dziewczętami, małżeństw przymusowych. Tego nie ma w żadnym kraju, który nie ratyfikował konwencji stambulskiej. Natomiast jest w wielu krajach, które są tego orędownikami. I to są stwierdzalne fakty. Ja tylko apeluję do władz o jak najszybsze procedowanie tej sprawy. Proszę władze parlamentu, prezydium Sejmu o skierowanie do szybkich prac komisyjnych. Apeluję, żeby ta sprawa nie była przedmiotem obstrukcji parlamentarnej, którą znamy. Żeby nie było zmów między lewicą i prawicą na temat odkładania w nieskończoność decyzji w tej sprawie i żebyśmy naprawdę spokojnie rozmawiali o Polsce. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać na okrągłym stole antyprzemocowym u Rzecznika Praw Dziecka. A biorąc pod uwagę, że wśród tych głosów społeczeństwo cywilne powinno być chronione, padło bardzo wiele nieprzyjemnych i niestosownych głosów na temat Instytutu Ordo Iuris, którego ja nie reprezentuję, bo ja reprezentuję po prostu społecznych wnioskodawców. To bardzo proszę panią marszałek, teraz zabierze głos zastępca pełnomocnika komitetu, pani Karolina Pawłowska. I proszę, żeby pani Karolina miała taką samą możliwość skorzystania czasu, jak wielu posłów, którzy znacznie ten czas przekroczyli. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w komisjach.